Nawet nie masz zielonego pojęcia, jak bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Nawet nie jestem w stanie tego wyrazić. Jak bardzo jestem wdzięczny, że mogę nagrać w ogóle to wideo. Po tylu latach pracy nad sobą, zmagań z własnymi problemami, z własnymi emocjami, starając się zrozumieć samego siebie, starając się w ogóle uchwycić to, kim jestem. I że teraz mogę nagrać to wideo, jestem w szoku, bo od samego początku, gdy podniosłem słuchawkę i stwierdziłem, hej, chcę wziąć się za siebie, chcę zacząć się rozwijać, chcę zrobić coś ze swoją sylwetką, chcę zrobić coś z własnym wyglądem. Do tej chwili, gdy teraz nagrywam to wideo, przeszedłem taką transformację, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Musiałbym nagrać długie wideo, aby chociażby w ułamku, w takim setnym ułamku procenta, wyjaśnić tobie, jak wielką transformację przeszedłem w swoim własnym życiu. Nagrywam to wideo specjalnie dla ciebie. Nagrywam to wideo specjalnie dla was, bo oprócz ciebie, tam, za obiektywem tej kamery, na którą patrzę, siedzi teraz prawdopodobnie kilkaset, jak nie kilka tysięcy osób i ogląda to wideo. Akceptacja. Czym jest akceptacja? Czym jest samoakceptacja? Czym różni się jedno od drugiego? I dlaczego, pomimo tego, że mamy całą tą zdobytą wiedzę i całe to zrozumienie, wciąż nie jesteśmy w stanie akceptować siebie. Ale wpierw krótka historia o mnie. Tak pokrótce, co takiego wydarzyło się w moim życiu, że musiałem przejść swoją własną transformację, aby po wielu latach pracy nad sobą w końcu zrozumieć to, czym jest akceptacja. Przez całe swoje życie byłem otyły. Odkąd pamiętam, całe moje dzieciństwo byłem otyły. W szkole bardzo mocno się tego wstydziłem. Bardzo mocno wstydziłem się tego, jak wyglądałem. I miałem tak dziwnym zbiegiem okoliczności, miałem taką tendencję, że przyciągałem do siebie ludzi, którzy mnie obrażali, którzy mnie wyzywali, a w dzieciństwie nawet zdarzało mi się być pobitym, tak? No, trochę mi się doświadczyło przez to, że byłem otyły. I miałem taki odcisk, mógłbym to powiedzieć, na swojej własnej psychice przez wiele, wiele lat, że coś jest ze mną nie tak, że jestem niewystarczająco dobry. I to było na takim poziomie, wiecie, atrakcyjności mojego własnego wyglądu fizycznego. I wyrosłem, tak? Wchodząc w dorosłość, w moje życie, z takim subtelnym poczuciem, że no teraz wypadałoby coś zrobić, aby się zmienić. No i udało mi się. Schudłem, zmieniłem swoje ciało, zmieniłem swoją sylwetkę, nawet przyszło mi za to zapłacić swoim własnym zdrowiem. Osiągnąłem to, co chciałem. Wiecie, przypakowałem. Ale pomimo tego, dalej miałem takie poczucie, że to nie jest to. Ja nadal nie akceptuję siebie. Nadal mam gdzieś w głowie jakąś taką dziwną neurozę i ciągle kontroluję siebie, jestem neurotyczny. Mało tego, w tej chwili mam jakieś problemy z odżywianiem i w ogóle. Wiecie, mówię to z perspektywy czasu. No i wziąłem się bardziej za rozwój osobisty. Stąd moje zainteresowanie rozwojem osobistym, czytaniem książek samorozwojowych oraz psychologią, stąd moje zainteresowanie duchowością. No i też wieloma innymi tematami, ale to wideo jest tak stricte poświęcone akceptacji, więc nie będę teraz to poruszał. Resztę historii usłyszycie w innych moich nagraniach, bo mam ogromną ochotę przedstawić wam taką dawkę inspiracji, bo chcę, abyście poczuli to, co ja czuję teraz. I tak wziąłem się za tą duchowość.
Jednym z takich większych doświadczeń w moim życiu było to, jak wyszedłem ze szpitala po tym, jak wszczepiono mi stymulator serca. Bowiem stałem się bardzo mocno wrażliwy, stałem się wręcz mega nadwrażliwy o moje serce. Zacząłem się mocno bać o moje serce. Gdy spotykałem się gdzieś ze znajomymi, wiecie, bardzo często jest tak, że jak macie znajomych i przyjaciół, to gdzieś tam się klepiemy, tak? Wygłupiamy, robimy głupie rzeczy. No ja się bałem, że ktoś mnie tam gdzieś klepnie tutaj, coś mi tu zrobi, naruszy i ja nagle umrę, wykrwawię się. No i strasznie przyjąłem taką pozycję troszeczkę takiego zaciśniętego w sobie człowieka. Miałem, owszem, jakieś różne doświadczenia takiej wdzięczności, ale gdzieś wewnętrznie byłem taki troszeczkę zaciśnięty. To nie było to, kim byłem zawsze. To nie byłem taki autentyczny ja. No i miałem taki ogromny właśnie ten lęk o moje serce. I zastanawiałem się, co ja takiego mogę zrobić, aby ten lęk co nieco przełamać. A jako, że przez całe moje życie byłem taki dosyć grzeczny, nigdy niczego nie zrobiłem, nie odwaliłem w szkole, zawsze byłem ten wzorowy, ten najgrzeczniejszy, ten najbardziej pilny. I nigdy nie miałem do czynienia, wiecie, z jakąś tam sferą przestępczości, czy robienia różnych zwariowanych rzeczy. I miałem ten lęk, tak, wewnętrznie o to moje serce. To wpadłem na taki pomysł, że spróbuję LSD. No i wziąłem to LSD i nawet nagrywałem wideo na ten temat, opowiadając swoją relację z tripa. I zrobiłem to tylko i wyłącznie po to, żeby przełamać lęk przed śmiercią. I chciałem również doświadczyć czegoś głębszego, jeżeli chodzi o duchowość. I podczas tego tripa, to co jest charakterystyczne przy psychodelikach, to jest ta ogromna, bezwarunkowa miłość, jakiej można doświadczyć, próbując LSD, tak, czy to grzyby, MDMA, ekstazy, ayahuaskę. Ogromna ilość bezwarunkowej miłości. I to był pierwszy taki moment w moim życiu, kiedy ja w końcu usiadłem na tyłku. Pamiętam to jak dziś, bo to się wydarzyło. To było na promenadzie w Jedlinie Zdroju. Usiadłem na tyłku. Na krześle, to była ławka, wybaczcie, to była ławka. I poczułem taką ilość bezwarunkowej miłości wobec samego siebie, że to mnie wręcz przygniotło, to mnie wręcz, mógłbym powiedzieć, wewnętrznie transformowało, ale to nie byłoby do końca to słowo, które chciałem powiedzieć. To mnie zainspirowało. Zainspirowało do tego, aby zacząć poszukiwać w życiu to, czym jest miłość. I zacząć poszukiwać to, czym jest akceptacja. I to doświadczenie, potem jak ja zszedłem z tego tripa, wróciłem do życia codziennego, sprawiło, że złapałem takiego bakcyla do tego, aby czytać filozofię. Wtedy między innymi zainteresowałem się twórczością Ericha Fromma. Polecam wszystkie książki Ericha Fromma, począwszy od Ucieczka od wolności, Mieć czy być, książka o miłości. Gdzieś ją tam mam, zaraz wam podam tytuł. O sztuce miłości. Wszystkie jego książki polecam. I zacząłem głęboko studiować to, czym jest miłość bezwarunkowa. I pamiętam, że zacząłem swoją praktykę medytacji. Zacząłem swoją praktykę medytacji, ponieważ uświadomiłem sobie, jak bardzo mój rozwój osobisty był kierowany moim poczuciem braku. I moim poczuciem gorszości, i moim poczuciem niższości. I miałem takie poczucie, że ja staram się rozwijać i chcę być coraz lepszy, ale nie robię tego autentycznie. Nie robię tego, bo robię coś z pasji, bo to kocham, bo naprawdę mnie to jakoś jara. Tylko robię to wszystko, ponieważ wewnętrznie czuję się gorszy, czuję się słaby, czuję się bezsilny, czuję, że chcę uciec od tego poczucia, które czułem gdzieś tam w dzieciństwie, gdy czułem się po prostu źle ze sobą.
Nie chcę do tego wracać, to jest takie moje osobiste wspomnienie. I wtedy zacząłem, pamiętam, studiować filozofię, i to była właśnie głównie duchowość. I trafiłem wtedy również na książkę Abrahama Maslowa, o której wam kiedyś mówiłem. Bo chciałem spojrzeć na moje życie z całkowicie innej perspektywy. Chciałem spojrzeć na moje życie z takiej perspektywy, co jeżeli wszystko jest ok? Co jeżeli wszystko jest ok ze mną? Co jeżeli wszystko jest ok z innymi ludźmi? Co jeżeli wszystko jest ok ze światem? Co jeżeli wszystko jest ok z moimi rodzicami? Co jeżeli wszystko jest ok z moim ciałem? Z ilością pieniędzy, jakie mam na koncie bankowym? Albo nie mam tych pieniędzy, tak? Wtedy jeszcze studiowałem, więc praktycznie nie zarabiałem pieniędzy. Co jeżeli wszystko jest ok z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi? Co jeżeli wszystko jest ok ze mną, z moimi złymi nawykami, z tym, że paliłem papierosy i czułem to poczucie winy, bo miałem stymulator serca, a paliłem te papierosy? Czy jeżeli mam jakiś drobny, negatywny nawyk, zdarzy mi się o czymś zapomnieć albo... cokolwiek, wymień tu cokolwiek, co ci się zdarzyło kiedykolwiek w życiu. Co jeżeli wszystko jest z tym ok? Co jeżeli mogę zabrać ode mnie wszystkie moje traumy i złe wspomnienia? Co jeżeli wszystko jest z nimi ok? Nie muszę do nich wracać. Co jeżeli nic już nie muszę w ogóle kompletnie robić z tym? Co jeżeli to miejsce, w którym jestem teraz, jest dokładnie idealne i jedyne, co powinienem zrobić w swoim życiu, to zaakceptować to miejsce, w którym jestem i mój rozwój będzie się dział czysto naturalnie? Co jeżeli mój rozwój cały czas się dzieje? Bez względu na to, jaki bym nie był, i jedynym problemem na drodze mojego rozwoju jest moje niedostrzeganie tego, że mój rozwój się już dzieje. Gdy na to wpadłem, gdy mój umysł na to wpadł, tak, bo to jest całkowita odmiana paradygmatu, bo zazwyczaj rozwój kojarzymy z tym, że musimy cisnąć, musimy wychodzić z własnej strefy komfortu, musimy czytać kolejną książkę, musisz oglądać kolejne wideo, musisz słuchać tego guru, albo tamtego, albo próbować tej teorii, albo tamtej teorii. Musisz to, musisz to, musisz to, musisz, powinieneś, praktyka, tu. Co jeżeli nic nie musisz? I to, co było dla mnie charakterystyczne, to było to, że nie było to o tyle takie intelektualne przemyślenie z tyłu mojej głowy, bo to rozumowo można złapać, nie? Tak jak ja teraz mówię, to wy to możecie zrozumieć. Dla mnie to było to doświadczalne na tyle, jakby coś klikło w moim mózgu, dosłownie jakby uruchomiła się jakaś część mojego mózgu, która wcześniej była nieaktywna, i ona nagle zaczęła postrzegać rzeczywistość całkowicie inaczej. To tak jak przy kundalini jodze, gdy budzi się twoja czakra serca i nagle czujesz tą bezwarunkową miłość. I ona jest tak bezwarunkowa, że po prostu, no, jest absolutnie bezwarunkowa, jest wręcz obezwładniająca, jest wręcz tak potężnie emanująca, że jej wdzięczność płynąca z serca po prostu potrafi wycisnąć człowiekowi łzy z oczu i sprawić, że będzie klęczał na kolana i będzie płakał i będzie w stanie rzucić wszystko to, co robi do tej pory, tylko i wyłącznie po to, żeby cokolwiek głosić tą miłość na cały świat. Albo gdy budzi się czakram trzeciego oka i nagle dostrzegasz to, czym jest jaźń. Albo budzi się czakram korony i nagle zaczynasz odczuwać absolutną jedność ze wszystkim. I to są rzeczy, które praktycznie są nie do zakomunikowania, dopóki tego człowiek nie doświadczy. I wiecie, nieraz jest mi smutno z tego powodu, że znaczna część ludzi nawet mnie nie zrozumie. I to nie dlatego, że nie jestem w stanie tego intelektualnie wytłumaczyć, bo jestem w stanie to zrobić. Tylko ludzie nawet nie mają otwartego umysłu do tego, żeby wysłuchać tych słów, które ja mam do przekazania. Wiecie, medytacja to tam pół biedy, nie? Joga też. Czasami komuś wytłumaczyć o tym, czym są psychodeliki, to już fanatyzm.
nie mówiąc o doświadczeniach mistycznych, związanych z czystą świadomością. Nie mam tutaj na myśli żadnych projekcji, mam na myśli czystą świadomość. I jedną z takich najbardziej gorzkich pigułek do przełknięcia dla człowieka, jeżeli chodzi o akceptację, jest to, że akceptacja jest wszystkim. Nawet zrobiłem osobną lekcję w swoim kursie pewności siebie o tym, czym jest akceptacja. Akceptacja jest absolutnie wszystkim. Akceptacja jest wszystkim. Akceptacja jest tym samym, co świadomość. Nie ma niczego na tym świecie poza akceptacją. Nawet to, że czegoś nie akceptujesz, jest nadal samym w sobie, jest to akceptacja. To jest miłość. To, że mamy wojny na świecie, to jest miłość. To, że mamy terror na świecie, to jest miłość. To, że istnieje przemoc, to jest miłość. To, że istnieje kłamstwo, fałsz, manipulacja, narcyzm, to jest wszystko miłość. To, że nasze społeczeństwo jest w tej chwili takie, jakie jest, to jest wszystko miłość. To, że mamy takie teorie, rzeczy są sprzeczne, że ludzie się kłócą, to jest wszystko miłość. To jest wszystko wynik miłości. Jedna rzecz, której ludzie nie dostrzegają, to jest to, że miłość sama w sobie nie musi być tylko dobra i nie musi być tylko pozytywna. Miłość jest cechą czystej jaźni, czystej świadomości, czystego Boga. Chcesz poznać to, czym jest miłość? Poznaj samego siebie. Jeżeli wszystko to, co istnieje, jest Bogiem, to kogo byś spytał o to, czym jest miłość, jak nie samego siebie? Kogo? Chcesz mieć bezpośrednie źródło informacji? Spytaj siebie. Zresztą tym właśnie jest kontemplacja, gdy siedzisz samemu ze sobą i kontemplujesz bezpośrednią świadomość tego, co jest prawdziwe w twoim życiu. A wiecie, kontemplując bezpośrednią świadomość tego, co prawdziwe, i tak prędzej czy później dojdziecie do świadomości. To jest badanie narzędzia, przy pomocy którego badamy to, czym jest rzeczywistość. Więc po prostu to jest, wiecie, taka samozapętlająca się płyta, gdzie staramy się poznać siebie i potem wszystko się odwraca kota ogonem i znowu badamy siebie i wracamy do życia i kręcimy się w kółko, zdając sobie sprawę, że jest to jedyne kółko, jakie istnieje, tak? To, co robi nasz umysł, aby odseparować nas od akceptacji i miłości, to jest to, że nasz umysł fragmentaryzuje rzeczywistość. Nasz umysł tworzy ten podział. To jestem ja, to są inni ludzie, tam jest zło, tam jest świat. Te nawyki to jest zło, to jest to, to są narkotyki, tamto to jest terror i przemoc, ten nauczyciel jest zły, tamten człowiek wyrządził mi krzywdę. Samochody to zło, bo wytwarzają spaliny, a spaliny tworzą dziurę ozonową. Sam zrób listę rzeczy, względem których dzielisz i kategoryzujesz rzeczywistość. I dostrzeż multikompleksowość tego, co wymienisz. I dostrzeż, jak to wszystko się łączy ze sobą. Dostrzeż, jak wszystko w twoim życiu się łączy. Zauważyłeś to? Osoby, które są starsze i dojrzalsze, na pewno zaobserwowały to, że wszystko się ze sobą łączy. I to jest to, co rodzi pokorę. To jest jeden z elementów pokory. To jest świadomość tego, że wszystko się ze sobą łączy. Że wszyscy ludzie są ze sobą połączeni. Że każdy z nas jest tym samym na dobrą sprawę. Że wszystkie części naszych umysłów, tego jak funkcjonuje nasza biologia, nasz mózg, to jest wszystko do siebie podobne. Że psychika każdego z nas jest do siebie podobna. Zwróćcie uwagę na to, że to jest też sposób, w jaki się komunikujemy, jak rozumiemy siebie na co dzień. Ja używam takiego języka, że ty mnie rozumiesz. Nawet gdy opowiadam historię o sobie, jestem święcie przekonany, że z historii, które tutaj opowiedziałem o sobie, jesteś w stanie się co najmniej z 80% zidentyfikować i znaleźć odzwierciedlenie w swoim własnym życiu. To jest to, jak funkcjonuje nasz umysł i społeczeństwo. Po prostu
identyfikujemy się sami ze sobą, bo my jesteśmy podobni. Wszyscy jako ludzie. Ja nie twierdzę, że jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy podobni. Będzie taki moment w twoim życiu, gdy zdasz sobie sprawę, że nie masz tutaj nic innego do roboty, jak po prostu akceptować. I z tej akceptacji przyjdzie ta transformacja, której całe życie oczekiwałeś. Jedyne, czego chcesz w twoim życiu, czego pragniesz, to jest akceptacja. Akceptacja, która jest niczym innym jak absencją naszego ego i jednocześnie byciem tym ego, bo ego jest tak samo częścią absolutu, jak wszystko inne w naszym życiu. Widzę, że kończy mi się czas na kamerze. Zaraz się wyłączy, bo jest ustawiona na 20 minut. Spójrz na to wszystko. Spójrz na to wszystko w twoim życiu. Co cię otacza. Dostrzeż, że nie jesteś w stanie się od tego oddzielić, odseparować. Głęboko zastanów się nad swoim własnym życiem. I to, co cię proszę, to jest to, abyś dostrzegł, że te wszystkie teorie duchowe i rzeczy, które sceptyczny umysł lubi ocenić jako new age'owskie, dostrzeż w tym prawdę. Dostrzeż w tym możliwość poznania siebie. Dostrzeż w tym głęboką naukę, która płynie z naszego życia. Zwróć w ogóle uwagę na to, że nikt inny nie zastanawia się na te tematy, że nikt nie szuka odpowiedzi, że jest nieliczna garstka ludzi, którzy to robią. Można powiedzieć, że wszyscy to robią w jakimś stopniu. Oczywiście, wszyscy w jakimś stopniu to robią, ale wiecie, to jest tak, że niektórzy ludzie się rodzą z talentem i są fryzjerami, tak? Bo kogoś jara bycie fryzjerem. Ktoś się rodzi inny i zostaje nauczycielem. Ktoś inny się rodzi i, nie wiem, zostaje mechanikiem. Ktoś jeszcze inny ma taką wewnętrzną pasję, żeby założyć rodzinę. A jeszcze ktoś inny akurat głęboko rozumie psychologię i duchowość i wszystkie te nasze ludzkie tendencje i skłonności. I po prostu. Zrób taką listę dla samego siebie, wszystkich części ciebie, których nie akceptujesz. Czego w sobie nie akceptujesz? Jeżeli nie znosisz, gdy jesteś leniwy, tej części siebie, która jest leniwa, wyobraź sobie, że ją akceptujesz. Wyobraź sobie, że ona jest teraz twoim partnerem, że jest takim ziomkiem, z którym możesz się przytulić. Może nie lubisz tej części ciebie, która się masturbuje, bo podjąłeś taką decyzję, że przestaniesz się masturbować, przestaniesz oglądać pornografię, a jednak czasami ci się zdarza. Może nie lubisz tej części ciebie, która się czasami objada i je za dużo. W cudzysłowie za dużo. Zaakceptuj ją. Może nie lubisz tej części ciebie, która czasami się złości albo gniewa. Zaakceptuj ją. Może nie lubisz tej części ciebie, która prokrastynuje, odsuwa rzeczy na później. Zaakceptuj ją. Może nie lubisz tej części ciebie, która jest kontrolująca albo dominująca. Albo w drugą stronę, jest uległa i bezradna. Zaakceptuj ją. Może nie znosisz swojego wewnętrznego dziecka, swojej wrażliwości, otwartości. Poobserwuj siebie. Porób notatki na swój własny temat. Dostrzeż to, że w każdej części ciebie zawarta jest świadomość. I że ty jako prawdziwy, autentyczny ty, który jest całością, nie jesteś w stanie się od tego odseparować. Od żadnej części ciebie nie jesteś w stanie się odseparować. Wiecie, bo na tym poziomie, tak, na poziomie akceptacji, tu gdzie jest serce, to jest ten moment, gdy ten świat materialny zaczyna łączyć się z duchowym. I to jest bardzo charakterystyczne, bo to jest jeden z powodów, dlaczego
ludzie interesują się duchowością, gdy psychologia im już nie pomaga. I to jest też ten moment, gdy psychologia zaczyna przekraczać, tak, samą siebie i wchodzi w temat duchowy. Między innymi tym interesuje się psychologia transpersonalna, czy psychologia eksperymentalna, terapie gestalt, które polegają na obserwacji swoich własnych części osobowości, przywoływania ich do świadomości, rozumienia ich sprzecznych interesów i konfliktów, akceptacji tych konfliktów i tych części i znalezienia nowych sposobów na to, aby realizować konkretne potrzeby. I do tego wszystkiego potrzebna jest akceptacja. Tutaj podam wam jeszcze taką ciekawostkę z LSD. Kiedyś trafiłem na artykuł, że MDMA, to jest również jeden z psychodelików, jest eksperymentalnie używane jako terapia dla par. I czytałem tam artykuł, może znajdę, to wam podlinkuję, jakieś terapeutki, to był coach, która coachowała właśnie swoich klientów przy użyciu MDMA i miała całkiem fajne rezultaty. Wiecie, ta ilość bezwarunkowej miłości. Możecie nazwać mnie fanatykiem, ale osobiście uważam, że psychodeliki powinny być zalegalizowane i wtedy jakieś mądre, fajne osoby mogłyby zrobić jakieś takie dobre, laboratoryjne testy przy użyciu tych substancji i znaleźć jakieś odpowiednie terapeutyczne metody, żeby można było zastosować jakiś użyteczny protokół, który byłby bezpieczny dla ludzi w celach terapeutycznych, żeby leczyć traumy u ludzi, aby mogli wychodzić właśnie z ich neurotyzmu czy błędnych przekonań, leczyć PTSD, tak? I inne różne rzeczy. Oczywiście w taki inteligentny i przemyślany sposób. Nie mam tutaj na myśli takiego cipania, które mogłoby się skończyć po prostu nadużyciem. Poza tym twórca AA został zainspirowany przez LSD do tego, żeby stworzyć całą terapię. Może też znajdę artykuł, to wam podlinkuję. Jako ciekawostkę, nie sugerujcie się tym, co ja mówię. Jeżeli ktoś zastanawiałby się, czy warto próbować psychodelików, czy nie, spytaj samego siebie. Ludzie czasami się mnie pytają, czy warto, czy nie warto, czy byłbym w stanie coś załatwić dla nich. Słuchajcie, ja nie jestem dostawcą tego typu środków, ja po prostu opowiadam tutaj swoje własne doświadczenia, chcę się nim podzielić z wami w nadziei, że możecie wyciągnąć coś z tego dla siebie i się zainspirować, bo jest tyle możliwych sposobów na to, żeby się rozwinąć, zaakceptować siebie, czy przebudzić, czy to się w głowie nie mieści. Ja jestem tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby poszerzyć waszą wiedzę, otworzyć wasze umysły, dać wam inspirację i pomóc wam lepiej zrozumieć samych siebie. Tak myślę. Słuchajcie, moje kochane mysiepysie, trochę mi się rozgadało. Wideo będzie całkiem długaśne. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego coś dla siebie. Jeżeli tak, dajcie dla mnie łapkę w górę. Jeżeli nie, dajcie dla mnie dwie łapki w górę. Możecie sobie utworzyć osobne konto i wiecie, dwie łapki. Czemu nie? Stawcie komentarze, stawcie swoje przemyślunki. Tak. Czy coś jeszcze? Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, macie wszystkie potrzebne linki na dole. A my widzimy się w kolejnym nagraniu. Dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.